będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, rozpoczynamy nasze drugie spotkanie w cyklu takiego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejsze słowo, słowo na dobrą noc, to fragment Ewangelii według świętego Mateusza, przeznaczony na poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu. Posłuchajcie. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. To nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowałem tak może troszeczkę kontrowersyjnie: Wierzę, ale. Kochani, czymże jest wiara? Wiara to takie moje osobiste zaufanie Panu Bogu. To opowiedzenie się za Nim. To powiedzenie: tak, chcę, Panie, iść za Tobą. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty jesteś dobrym pasterzem. Prowadź mnie. Pamiętamy, kochani, akt wiary, którym pewnie często się modlimy podczas naszego codziennego pacierza. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Kochani, warto często korzystać właśnie z tej modlitwy. Warto ją sobie przypominać. Dlatego, aby mieć bardzo dobrze poustawiane w swoim życiu schematy, taką hierarchię wartości. Bóg na pierwszym miejscu, to On mnie prowadzi, to On ma słowa życia wiecznego, to Jego objawieniu jestem wierny, to Jemu ufam, a później dopiero wszystko inne, swoje myśli, swoje czyny, swoją także wolę podporządkowuję Jemu. Kochani, jest takie słowo, które no pewnie często pojawia się w naszych wypowiedziach. Słowo ale. Ostatnio bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy mówią: wierzę, jestem wierzący, ale. I wtedy pojawia się cały długi wywód. Na przykład: wierzę, ale nie praktykuję. Pewnie też znacie takie osoby i niejednokrotnie spotykacie się z takimi właśnie stwierdzeniami. Co to oznacza? No, bardzo często porównujemy to do powiedzenia: jestem żyjący, żyję, ale nie oddychający, nie oddycham. Wiara nierozłącznie musi się wiązać z naszymi uczynkami i o tym czytamy chociażby w liście świętego Jakuba Apostoła w drugim rozdziale. Wiara bez uczynków jest martwa. Inni, moi drodzy, mówią: wierzę, ale nie będę się spowiadał jakiemuś tam facetowi w konfesjonale. No, znowu, jaka to jest wiara? Przecież to nie człowiekowi się spowiadamy, ale samemu Bogu. Jezus Chrystus powiedział do swoich apostołów: idźcie na cały świat, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane, ale to On przez nich działa. To Chrystus tutaj jest najważniejszy. Inni jeszcze mówią: wierzę, ale żyję w wolnym związku, bo tak mi jest wygodniej.
nie zamierzam tego zmieniać. No i znowu, kochani, poważny problem. Bardzo często w czasie wizyt duszpasterskich spotykam się z takimi osobami, które nie mają żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa, żyją razem, mają już nawet dzieci i mówią, ja nie chcę tego zmieniać, bo mi tak jest wygodnie. Ja wierzę w Pana Boga, ale tutaj nie zgadzam się z nauką Kościoła co do sakramentu małżeństwa, że to jest jakaś konieczność. I znowu, moi drodzy, to jest takie pokazanie niejednokrotnie mojej wyższości, wyższości mojej woli nad wolą samego Pana Boga. Ojciec Maksymilian Kolbe, kiedyś zapytany przez seminarzystów, kleryków, w jaki sposób osiągnąć świętość, powiedział im, że świętość to jest zjednoczenie mojej woli z wolą Boga. To jest podporządkowanie wszystkich moich myśli, czynów, planów z wolą samego Pana Boga względem mnie, człowieka. A więc takie porządne, podstawowe ułożenie hierarchii wartości w moim życiu. Wola Pana Boga jest na pierwszym miejscu. Wtedy im rozrysował taki bardzo prosty schemat. Małą literkę W jako moja ludzka wola i dużą literkę W jako wola Stwórcy. I znak równości. Jeśli ta równość będzie, jeśli moja wola będzie zjednoczona z wolą Bożą, to wtedy jestem na drodze ku świętości. Ale jeśli ta moja ludzka wola zacznie dominować, no to wtedy, kochani, pojawia się grzech. Oddalam się od Pana Boga. Mówię Mu nie. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się z Twoimi przykazaniami. Nie zgadzam się być może z pewną częścią Twojego objawienia i tak dalej. To jest, kochani, wielkie niebezpieczeństwo. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to słowo ale pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą sobie odczytaliśmy. Pan Jezus spotyka się z setnikiem, który ma problem. Jego sługa jest chory, umiera. I Chrystus mówi, pójdę do ciebie, pójdę do twojego domu, bo ty się nim opiekujesz i uzdrowię go. Co mówi setnik? Posłuchajmy jeszcze raz tych słów. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. I Chrystus podaje nam jako przykład takiej głębokiej wiary właśnie tego setnika, który był poganinem, nie był z narodu wybranego. Zobaczmy, moi drodzy, ten setnik również używa słowa ale. Jednak w jakim kontekście? Najpierw uznaje swoją niemoc, swoją słabość. I myślę, że warto naprawdę brać z niego przykład. Jeśli mam być może jakiś problem z konkretnym Bożym przykazaniem, to nie należy teraz tego przykazania likwidować. Nie należy teraz dostosowywać Bożych przykazań do mojego grzesznego życia. Ale swoją grzeszność należy przezwyciężać poprzez jeszcze mocniejsze realizacje tych słów, które Pan Bóg nam umieszcza, przekazuje na kartach Pisma Świętego. Jestem grzeszny, jestem słaby. Może nie jestem godzien być blisko Ciebie, ale, właśnie, i to słowo kluczowe, ale Ty masz moc. Ty możesz przemienić tą słabą kondycję mojego serca. Ty jesteś lwem z pokolenia Judy, który zwycięża. Mówiliśmy sobie o tym w zaproszeniu na te nasze wieczorne spotkania, kiedy cytowałem 5 rozdział, 5 wiersz Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Pan Bóg naprawdę ma moc. On może działać w moim życiu. Tylko czy ja mam taką wiarę? Czy o taką wiarę się modlę? Moi drodzy, podczas każdej mszy świętej powtarzamy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zachęcam, aby dzisiaj podczas wieczornego rachunku sumienia, kiedy być może zauważę troszeczkę bardziej jakieś swoje słabości, żebym powtórzył kilka
może kilkanaście razy właśnie te słowa. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dodaj mi wiary, dodaj mi nadziei, dodaj mi miłości, dodaj mi pokory. Szczęść Boże, kochani, życzę Wam dobrej nocy i do zobaczenia już jutro.